Cześć, tu Trashing Matt. Witam i zapraszam na kolejny odcinek historii na szybko. Dziś omówimy kolejną część zmagań Kazimierza II Sprawiedliwego z jego bratem Mieszkiem III Starym. W roku 1187 zmarł władca sąsiadującego z Polską księstwa halickiego Jarosław Ośmiomysł. Pozostawił on dwóch synów, Olega i Włodzimierza. Rządy objął ten pierwszy, uzyskując przy tym wsparcie Kazimierza Sprawiedliwego. Został jednak wkrótce zamordowany przez zbuntowanych bojarów, rządy zaś przejął Włodzimierz, który w odwecie za wspieranie jego brata najechał na Małopolskę. Niestabilną sytuację w Haliczu postanowił wykorzystać książę włodzimiersko-wołyński Roman, któremu Kazimierz pomógł wcześniej zdobyć Brześć. Polski książę raz jeszcze tego wsparcia udzielił i w roku 1188 wyruszył na wschód. Wyprawa zakończyła się sukcesem, zaś obalony Włodzimierz zbiegł na Węgry. Wygnaniec uzyskał tam jednak wsparcie króla Beli III, który jeszcze tego samego roku wysłał do Halicza swe wojska. Roman został pokonany, szukając schronienia w Krakowie, Włodzimierz odzyskał władzę i raz jeszcze najechał w odwecie na Małopolskę. Węgierski król zmienił jednak wkrótce zdanie i postanowił przyłączyć księstwo halickie do Węgier. Bez większych problemów uwięził Włodzimierza i osadził tam swego syna, Andrzeja. W roku 1189 Włodzimierz zdołał jednak zbiec z niewoli i tym razem wyruszył do odległych Niemiec. Przyrzekł Fryderykowi Barbarossie płacenie corocznego trybutu, w zamian za co otrzymał jego wsparcie. Cesarz zwrócił się właśnie do Kazimierza Sprawiedliwego, nakazując mu zorganizowanie wyprawy wojennej. Polski książę nakazowi się podporządkował, czym mocno zawiódł wspieranego dotychczas Romana. Ostatecznie Węgrzy zostali wygnani przy wsparciu polskich wojsk i na halickim tronie raz jeszcze zasiadł Włodzimierz. Podczas ruskich interwencji Kazimierza rosło jednak niezadowolenie jego głównych sojuszników, dzięki którym zdobył władzę, a więc małopolskich możnych. W roku 1191 wybuchł otwarty bunt, któremu raz jeszcze przewodził kasztelan krakowski Henryk Kietlicz. Sytuację tą wykorzystał oczywiście Mieszko Stary, który udzielił buntownikom wsparcia i zajął Kraków. Nie przeniósł tam jednak swej siedziby i powrócił do Wielkopolski, osadzając w grodzie Mieszka Młodszego, choć mógł to być też jego starszy brat, Bolesław Mieszkowic. Kazimierz miał jednak wciąż spore poparcie, wzmocnione dodatkowo posiłkami ruskimi i jeszcze tego samego roku Kraków odzyskał. Co ciekawe, postanowił on oswobodzić i odesłać pojmanego syna Mieszka Starego do Wielkopolski. Ojciec wydzielił mu jego własną dzielnicę na ziemi kaliskiej. Mieszko Młodszy zmarł jednak w roku 1193, wobec czego Kalisz trafił do jego starszego przyrodniego brata, Odona. W rok później zmarł jednak także sam Odon, pozostawiając po sobie jednego syna, małoletniego Władysława Odonica. Mieszko Stary przyłączył Kalisz do osobistej domeny, zaś ziemię przemęcką przekazał najmłodszemu synowi, pełnoletniemu już Władysławowi Laskonogiemu. Powierzył także pod jego opiekę wnuka, Władysława Odonica. Tymczasem Kazimierzowi Sprawiedliwemu coraz bardziej dawali się we znaki pogańscy Jaćwingowie, organizujący łupieszcze rajdy na Mazowsze. Wsparcia oraz wolnej przeprawy przez ziemię udzielał im prawdopodobnie rządzący granicznym Drohiczynem książę. Polski władca zorganizował więc w roku 1194 wyprawę odwetową. Bez większych problemów zajął Drohiczyn, który został przyłączony do Mazowsza. Polskie wojska skierowały się następnie na północ, wkraczając na tereny jaćwieńskiego plemienia Polekszan. Jak pisał Wincenty Kadłubek, lud to bardzo dziki, okrutniejszy od wszystkich dzikich zwierząt,
niedostępny z powodu broniących dostępu rozległych puszcz, z powodu zwartych gąszczów leśnych, z powodu smołowych bagien. Trudny teren nie sprawił jednak polskiemu rycerstwu problemów. Ziemie Jaćwingów zostały spustoszone i rajdy na Mazowsze ustały. Zwycięski Kazimierz powrócił więc do Krakowa w glorii i chwale. Jednak jeszcze tego samego roku zmarł nieoczekiwanie w wieku 56 lat. Wedle Wincentego Kadłubka doszło do tego w trakcie uczty. I gdy zadawał właśnie pewne pytanie biskupom o zbawienie duszy, wychyliwszy maleńki kubek, na ziemię się osunął i ducha wyzionął. Czy Kazimierz Sprawiedliwy został otruty? Tego nie wiemy. W chwili śmierci miał on dwóch małoletnich synów, Leszka Białego i Konrada Mazowieckiego. Wedle postanowień zjazdu w Łęczycy ten pierwszy miał przejąć władzę jako nowy książę zwierzchni. Ze zniesieniem zasady senioratu nie godził się jednak Mieszko Stary, który postanowił raz jeszcze walczyć o tron. Okej, to tyle na dziś, dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki już wkrótce.